zacząłem pracować jako wykładowca na SGGW. Obroty mogły być kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Cześć, Jodrek leci, ekipa WK z tej strony. Witamy Was na kanale wksklep.pl. Był Wasz komentarz, żebyśmy podzielili się, gdzie pracowaliśmy przed WK. Każdy powie, gdzie pracował, co wyciągnął z tej pracy, czy podobała mu się ta praca i jakaś śmieszna sytuacja może z tej pracy. I zaczniemy sobie od Robura, bo tutaj to jest coś niewiarygodnego. Musicie to usłyszeć, a watch time jest na początku. Najlepszy na początek. Możliwe, że to była pierwsza praca, bo szukałem takiej dorywczej na dosłownie, wiesz, pół etatu czy coś takiego. No i oczywiście kim byłem? Byłem detektywem w sklepie. Pamiętamy to, bo chodziliśmy do Robura chyba do sklepu wtedy, ile my mieliśmy? To Glowi było, nie? 16 lat. Weźcie go, przeróbcie, Błażej albo Rafał, przeróbcie, co, zróbcie coś tutaj. Detektyw Dynamit. I był taki okres w moim życiu, że chyba tak mówiliście na mnie, detektyw Dynamit. Możliwe. Że jak przychodziliście chodnikiem pod oknem, to akurat ja byłem przy oknie. I was widziałem. I siema, siema. I było, że detektyw Dynamit, tak. Ale tak to ogólnie bardzo dziwna praca była. No co, przychodziłem do pracy ubrany tak, jak chodziłem na co dzień. Po prostu musiałem być tak jakby klientem i obserwować, czy po prostu nikt czegoś nie chce zapierdzielić ze sklepu, tak. Czyli byłeś ochroniarzem takim incognito, nie? Że nikt nie wiedział, że jesteś ochroniarzem. No. Mógłbym sobie chodzić po sklepie, udawać, że robię zakupy. To było takie dziwne na początku, to nie? W ogóle dziwne to było. Ale pozdrawiamy naszego widza z Zary, bo ostatnio spotkaliśmy widza z Zary, który miał taką fuchę właśnie. Tak, tak, tak. Naprawdę? Tak. Tak. Czyli to dalej jest. No. Jest, jest. Jest. No. Zary. Jak się nazywa, że policjant jest bez munduru? Kurczę, to słowo. Incognito? Nie, cywilu. Po cywilu, nie? W cywilu. To ty byłeś takim detektywem po cywilu. No. A stawka? No. Może stawkę też powiem? No właśnie, to jest... Na stawki ogólnie na ochronie to było, wiesz, od 8 do 9 zł na godzinę, na rękę już tak czysto. Mhm. To już później przejdę, że po tym detektywie już przeszedłem do jakby powiedzmy bardziej oficjalnej ochrony. Miałeś... W solidzie pracowałem 9 miesięcy na ochronie. To też tak dorywczo, chyba 3 razy w tygodniu, bo... Wtedy się dla mnie liczyły bardzo treningi, regularność treningowa. Nie szukałem splicik, takiej pracy, nie? Gdzie bym codziennie chodził, wiesz. Splicik, więc nie mogłeś mieć takich dni, że nie trudno. No i poniedziałki, środy, piątki chyba najczęściej pracowałem, ale wiesz, czasami były zmiany normalnie od 6, jak musiałeś podnosić bramy w Carrefourze i o 23 zamykałeś, no to był hardcore. Pierwszy dzień to myślałem, że mi nogi odpadną. No a później już się przyzwyczaiłem. No już byłeś uzbrojony wtedy, nie powiedziałeś. Bo miałeś... Uzbrojony? Tak, miałeś chyba karabiny. Chyba pasek miałem. Chyba karabiny miałeś. Już Robur był taki wielki wtedy, o to mi chodzi. A później pracowałem już w spółdzielni, w dziale prawnym. To była chyba jedna z najciekawszych prac i taka, która powiedzmy mnie rozwijała. A powiedz, czy nauczyłeś się czegoś, bo tutaj się czegoś nauczyłeś, czy nauczyłeś się czegoś, jak pracowałeś? W ochronie? Cierpliwości. O. I rozmawiania z ludźmi. O. Już tak się, wiesz, nudzisz, że po prostu jak ktoś do ciebie podejdzie z jakimś problemem i on na przykład cię atakuje, a to nie jest twoja wina, to potrafiłem tak poprowadzić rozmowę, że uspokoiłem tą osobę i... No fajnie się, dorabiało się fajnie na ochronie już. Jakieś ofery były, że tam musiałeś kogoś gonić, nie? Łapać? Kurde, no jak zdarzało się, ale bardzo mało. No, ale nie lubiłem sytuacji, jak trzeba było kogoś przeszukać właśnie w tym pokoiku, co? A no i oczywiście przed tym detektywem, przed tą ochroną, przed pracą w spółdzielni mieszkaniowej, to jeszcze dorabiałem sobie na serwerach CS. To oficjalnie mogę powiedzieć, bo odprowadzałem podatek od tego. No tak, no to się... Nie to co, Bącz, tak spojrzałeś na niego. Z naszymi interesami się wiązało. Bączek też odprowadzał podatek normalnie. Tak, tak. No to przejdźcie do Pącza może od razu. Ale poczekaj, przecież jeszcze pracowałeś. Co było po wspólnym? No co jeszcze robiłeś? O kurde, ja pracowałem na siłowni! Ja pierdzielę. Przychodziłem do ciebie na siłowni, jak pracowałeś. No kolejna praca, pracowałem na siłowni. No co mogę więcej powiedzieć? Też fajna praca była, bo właśnie był ten kontakt z ludźmi, no i fajnie. Czasami prowadziłem treningi i to bardzo mi się podobało i wtedy sobie coś tam ubzdurałem, że będę najlepszym trenerem personalnym na świecie. Tak czasami mówiłem sobie.
No, bo fajnie mi się prowadzi treningi z ludźmi, no, ale inaczej się potoczyło życie, nie prowadzę. Może czasami jak będzie mi się nudzić, to poprowadzę kogoś, złapię sobie. Na ulicy. Chodź tu, kurwa. Będę cię prowadził. Na ławę. No. Ile tam zarabiałeś? 12 już na czysto, no. A na tej ochronie, co w Solidzie, to było 9 na rękę, jeżeli byłeś studentem. To dawaj pącz teraz. No dobra, no moja kariera nie była jakaś, no nie miałem tyle prac co Robert. Pierwsza praca to była z sakerem moja, chyba, że chodziliśmy z ulotkami, pierogarni. Ale ile my wytrzymaliśmy tam? No do wakacji, bo my wtedy zbieraliśmy... Miesiąc? Chyba nie aż tyle. Bo zbieraliśmy na wyjazd nad morze, no. I mam tu zapisane, że mieliśmy 17 lat, ale możliwe, że wcześniej, 17, że 16 albo 17. A, no. No to wtedy, pamiętam, 50 zł dziennie zarabialiśmy z tego roznoszenia ulotek. No i tak nie podchodziło się do tego poważnie, mimo że tam... No taka pierwsza niby praca na serio, ale szybko sobie zdaliśmy sprawę, że nas w sumie nikt nie pilnuje, że nie patrzą tam, gdzie chodzimy i tak dalej, więc no nie byłem w tym obowiązkowy, jakoś mnie to za bardzo nie rozwinęło, ale takie doświadczenie, że ktoś mi daje pieniądze za pracę, no to było to zawsze coś. No tylko teraz na przykład nie pozwoliłbym sobie na to, żeby wiesz, komuś obiecać, że rozniosę ulotki, a w rzeczywistości na przykład sobie gdzieś tam chodziliśmy, nie? Bo byliśmy młodzi, mieliśmy tam ciekawsze pomysły. Ciekawe ile kroków nabiliśmy, nie? No. Tak kurwa, patrz ile to marzenia było. Z tej serii tak 8 godzin chodziliśmy, te pierwsze dni, nie? Tak, no właśnie chodziliśmy 8 godzin i skrupulatnie te roznosiliśmy ulotki, a potem zobaczyliśmy, kurczę, w sumie, ale jakby... Tutaj więcej dać, nie? Tutaj to w końcu 4 godziny chyba pracowaliśmy, nie? Ty, bo to było tak, że tam też takie dziewczyny dwie roznosiły z nami równolegle, no. I przyczailiśmy, że one w chuja walą, ale no. Tak totalnie, że po 2 godzinach już w ogóle nic nie robiły i też skumaliśmy, że też tak możemy, nie? No i właśnie w sumie to... Pamiętam to, że były takie dwie tam i obczailiśmy je, że miały jakiś inny rejon wyznaczony, jakąś dzielnicę i że nic tam, że już nie robiły. Bo jakoś się zetknęliśmy. No, więc nie byliśmy tam tacy sumienni w tej pracy na pewno, no. Nie wiem, z 1000 zł zarobiliśmy, nie? No nie to wiem, na wakacje, bo my tam pracowaliśmy tyle, żeby zabrać na ten wyjazd. Czyli jaka dniówka? No więc z 50 zł dziennie było. Już tak. Przepraszam, że nie doniosłem wszystkich ulotek w miejsce przeznaczenia, ale... Ja pamiętam, że je w domu na parapecie składowałem, bo się bałem je wyrzucać, żeby ten pracodawca ich nie znalazł. No. I miałem na parapecie taki stos, nie, tych ulotek, no. Żeby nie było, że one gdzieś są, nie? Krążyły takie mity, że nie wyrzucajcie do kosza na śmieci tych ulotek, bo chodzą i sprawdzają z tych firm, nie? Serio? W ogóle firma, to miałeś takie wyobrażenie, że o firma, że każdy biznes to jest, że tam jest wiesz, multum ludzi, każdy jest od czegoś, takie to było. No. Taki naiwny 17-latek, nie? Taki zwykła restauracja młody, była, naiwny, nie? Jeszcze, no. No ale to jest ta naiwność, wiesz, co blokuje ciebie przed pewnymi rzeczami, ale jednocześnie rozwija, bo wierzysz w rzeczy, które się wydają nierealne, no i tak powstają nowe rzeczy, nie? Tak, dokładnie. Ale w sumie tak, wiesz, na przykład nie byłeś, tak nikt cię nie pilnował, nie kontrolował, no to wiesz, że mogłeś sobie pozwalać, to w sumie jest jakieś doświadczenie teraz, że wiesz, że musisz czuwać nad swoim biznesem, nie? No, to dużo nam dało, że właśnie takie schodki. Może jednak coś z tego wyszło, tylko tak nie masz świadomości. Mhm. Bo ja chodziłem ogólnie do technikum handlowego i tam się uczyliśmy takich różnych rzeczy handlowych. Zakładanie firmy, różne dokumenty, jakie się używa tam, chyba w hurtowniach, sklepach i tak dalej, jak to wszystko wygląda. No i miałem też wtedy praktyki. Wiem, Robur, ile tam było? Miesiąc. Miesiąc. No i ja właśnie miałem te praktyki w hurtowni motoryzacyjnej i to była moja druga taka praca, że no jacyś klienci przychodzili, trzeba było im pomóc, tak, w hurtowni, ale no to za bardzo mnie jakoś nie rozwinęło, bo też nie interesuję się motoryzacją. Chociaż troszkę z tymi dokumentami już był ten wstęp, powiedzmy. Ale tak naprawdę to wszystkiego się nauczyłem później bardziej sam, kiedy musiałem założyć swoją działalność. No i to jest właśnie ta trzecia. No i to było tak już na poważnie, bo przy swojej działalności zostałem w zasadzie 5 lat potem. Czyli te pierwsze prace to było w zasadzie nic, bo tu miesiąc, tam miesiąc, nie? A tak to zawsze miałem coś swojego. No i zaczęło się od serwerów CS-a, gdzie jeszcze z Roburem zaczynaliśmy.
No i co? Graliśmy w Counter-Strike'a, nie? Tak niby tylko rozrywka, a się okazało potem, że jednak można na tym zarobić, nie? No. I no, na czym się zarabiało w Counter-Strike'u? Teraz tam ludzie pewnie kojarzą tylko z innych, bardziej popularnych gier, na przykład z Minecrafta, nie? Tworzyło się serwery i się sprzedawało różne usługi na tych serwerach, typu, że ktoś miał jakieś dodatkowe uprawnienia, czy nawet jakieś modyfikacje, prawda? No i ludzie płacili różnie za to, 10 zł, 20 i tak dalej. No ale mogliśmy sobie, jeszcze jak do szkoły średniej chodziliśmy, kilkaset złotych, tak? Na początku 500 czy 1000 dorobić sobie po prostu na jakieś swoje wydatki. A chyba tam najwyższa kwota to wyszło mi 1800. No, to pamiętam dobrze. No, no to wtedy ile... Przed podatkiem. No, no to wtedy mieliśmy tam 18-19 lat, no to było fajne pieniądze dla nas z tego. Pochwal się, jakie obroty ty miałeś. A potem ja rozwinąłem to już bardziej, bo te serwery zostawiłem, a przeszedłem na hosting serwerów, czyli sam takie serwery sprzedawałem ludziom i wtedy akurat trafiłem na taki w sumie boom na Counter-Strike'a i dużo ludzi to kupowało. No to wtedy już... No mogłem mieć na przykład, dwie osoby mi pomagały, takich dwóch można powiedzieć pracowników, z tym, że jeden na stałe, drugi tam doraźnie. No i taka mała firma się stworzyła, mieliśmy chyba 3000 klientów miesięcznie, obroty mogły być kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, no i marża z tego była dość spora. No tam dużo mnie ta praca nauczyła naprawdę, jeżeli chodzi o prowadzenie swojej firmy i te wszystkie takie pierwsze, no, pierwsze problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. No a teraz WK jest na takim etapie, że no, jesteśmy dużo, dużo dalej, czyli no, ta moja działalność powiedzmy pomogła mi odnaleźć się przy WK na początku, jak to się wszystko rozwijało. Gdzie iść, no nie? Że to nie było takie po ciemku, tylko umiałeś to przełożyć. Tak, bo 5 lat już prowadziłem swoją firmę i jak przy WK już na poważnie zaczęliśmy działać, to mi to pomogło. Ale rozwinęliśmy się w rok czy dwa, to już rozwinęliśmy się tak, że trzeba było już znowu przed kolejnymi nowymi wyzwaniami stawać, nie? Generalnie uważam, że dużo, no nie wykorzystałem tak potencjału, bo powiedzmy korzystałem z tego, że jest fajnie wtedy, to też jest doświadczenie życiowe, że mamy powiedzmy no więcej niż średnia krajowa jako młody człowiek i że poświęcam na to kilka godzin, no to uznałem, że nie muszę więcej, tak? A mogłem na przykład jeszcze drugą połowę dnia na coś poświęcać i się jeszcze bardziej rozwinąć, więc no, fajna szkoła życia, żeby w momencie, kiedy jest dobrze, żeby pracować i cisnąć cały czas mocno, tak jak zawsze, a nie myśleć sobie, że tak będzie zawsze. Pierwsza praca, ale tego nie chcę liczyć. Tam jak byliśmy dziećmi, to robiliśmy, tam był taki okres, gdzie szybki na skrzyżowaniu myliśmy aut, to jakieś grosze. Pierwsza taka prawdziwa styczność z firmą to była w trakcie moich praktyk, z zawodu jestem informatykiem i byłem w takiej firmie, zresztą ta firma jest tutaj na Włochach, niedaleko nas. To była firma ojca mojego kolegi i tam no, jakiś kontakt z papierkami, jakiś kontakt z kasami fiskalnymi, bo na tym opierała się działalność tej firmy, czyli też serwis w plenerze. Ale tam nie zarabiałem pieniędzy, po prostu poznawałem tak naprawdę słowo, co to jest, co to znaczy pracować w firmie. Także tam już jakieś doświadczenie wyniosłem, a pierwsza prawdziwa praca to jak miałem 20 lat, to zacząłem pracować w call center i mogę powiedzieć, że to była sprzedaż i była to sprzedaż na rynki anglojęzyczne. Czyli wszędzie, gdzie był rynek angielski, to dzwoniłem ja i mogę powiedzieć, że polecam młodym ludziom pracować w call center, szczególnie jeżeli ta rozmowa jest czynna, niebierna, czyli nie tylko odpowiadacie na pytania, ale no właśnie jeżeli chcecie coś sprzedać komuś,
bo to uczy improwizacji i w ogóle improwizacja to jest super narzędzie, nawet na YouTubie, jak staracie się coś odgrywać, jakieś scenki, to jest super narzędzie, bo tak naprawdę no, życie to jest wieczna improwizacja, nie? W biznesie też jest improwizacja, no, wychodzisz, wszędzie spotykasz tą osobę, jest improwizacja, także pamiętam pierwszą rozmowę przez telefon. Najpierw miałem szkolenie na Polskę, czyli to nawet nie było, że tam po angielsku, tylko że mówiłem w polskim języku. To wykręciłem ten telefon i normalnie tak, serce tak. Ja miałem podobnie. Wiesz, 20-latek. Wiesz, i to pamiętam. I oczywiście kolejny telefon, no i ten próg zaczął rosnąć, tak? Po prostu no to stawało się rutyną i już po roku no to telefon to było tak jak, no nie wiem, jak posmarowanie bułki chleba, nie? Albo jak łyk wody. Także to było fajne, że łatwiej mi było zdecydowanie rozmawiać z nowymi osobami, nie tylko załatwić coś po telefonie. A w języku angielskim jeszcze ta czynna rozmowa, no to nie dość, że szlifowałem język, bo no, mega rozwinąłem język samą rozmową. Oczywiście ja już tam dobre miałem, tam fundamenty tego języka, ale najwięcej wyciągnąłem po prostu z codziennej 8-godzinnej gadki w innym języku. I no to są plusy, a jeżeli chodzi o zarobki, no to podstawa była, zaczynałem z 10 zł, później miałem 12 aż do 15 zł podstawy i to było tak po 2 latach pracy, pracowałem tam łącznie około 3 lat, no i dużo można było zarobić, oczywiście tam był system premii, aczkolwiek różnie to bywało, bo to zależało, no nie mogę tutaj mówić więcej, ale no nie było czasami po prostu klienta na danym rynku. Też zdarzało mi się, że dzwoniłem na przykład do Nigeryjczyków, to było takie fajne doświadczenie, bo ogólnie jak dzwoniłeś do różnych, po prostu widzisz wspólny mianownik, na przykład jak dzwoniłeś do Duńczyka, to Duńczyk był zachowawczy, nie był rozrzutny. No był taki archetyp, że Duńczyk jest taki, a Amerykanin, jak zwrócił do Amerykanin, okej, okay, weź mi powiększę razem dwa, wyślij mi dwa takie, nie? I pewne takie cechy no od razu się rzucały, także gdzieś tam nawet poznawałeś... To jest sprzedaż, nie tylko call center, co sprzedaż, nie? Sprzedaż, no. Już po 2 latach miałem wrażenie, że już się nie rozwijam. To była taka rutyna, 8 godzin rozmowy i musiałeś się wysilać, po prostu nie czułem, że się uczę czegoś nowego, no i wtedy już skończyłem tą pracę i już wtedy było WK. No WK widać, że to ty najczęściej rozmawiasz i widać te rzeczy. Przeszłość, no a ty jesteś najbardziej ten, co pcha firmę na przodu. Ja na przykład, że bardziej się orientuję w tych sprawach firmowych. A owca na przykład ma ten gen trochę sprzedawcy, tej osoby, która rozmawia z ludźmi. Nakręci. No, typ od marketingu taki bardziej, nie? W naszej ekipie. No. Ale no to są te... No, że ty musiałeś kreatywnie rozmawiać z ludźmi i teraz tutaj kreatywność też plusuje, nie? Ja sobie wypisałem, bo z tego co usłyszałem, no to chyba mam największe CV. Ale nie najatrakcyjniejsze. Widzę trener personalny. Nie dodałem, że w międzyczasie na call center między innymi Roberta Pasuta trenowałem. Tutaj damy fotę, jak wyglądał. I już wracam do ciebie. Prawdopodobnie na tym samym skrzyżowaniu co owca. Jak miałem 14 lat, to kolega z podstawówki, Danielek, zaciągnął mnie do mycia szyb samochodów. Mieliśmy tam taką ekipę, tam jeszcze niuńki były w ogóle, sporo chłopaków było. Tam z 6 czy 8 nas było na skrzyżowaniu. No i na każdych czerwonych światłach śmigaliśmy i tu owca mówi, że grosze, ale to nie wiem, na ile to były dla niego grosze, ale naprawdę sporo kasy z tego było. To prawdopodobnie jeden z najlepszych zarobków, jakie tu wymienię, jakie miałem. Przepraszam, chodziło mi, że może bazowałem tą opinię... Kurwa. Po prostu... Nie, bo ty jesteś dobry w gadaniu, a saker w robieniu i ty gadałeś do nich za dużo i odjeżdżali. Mówiłem, że mało jak na, wiesz, no, że chodziło mi, że jak dla dzieciaka to było dużo. Tak. No, w każdym razie, no tak przeciętny samochód wtedy, no to było tak 5 zł,
ale było hasło Chińczyk. I to oznaczało, że w jakimś samochodzie jest Azjata za kierownicą i wtedy cała ósemka biegła do tego samochodu i mieliśmy cały samochód. I Azjaci nigdy nie dawali monet. Zawsze był banknot i była dycha, dwudziestka, pięćdziesiątka, stuwa. Raz się zdarzyło 200 i wtedy wszyscy poszliśmy na Chinola za ten jeden samochód. No ale właśnie to najlepiej wspominam z tego mycia. 200 złotych? No serio, normalnie banknot. I wiesz, jak było hasło Chińczyk, wszyscy biegli. Samochód był serio wypucowany z każdej strony i zawsze był jakiś duży banknot. To jest schemat. 14 lat, tak jak to mówiłeś, już wiesz. To był 2004. No, tak. No, to widzisz, to Azjaci niezłe interesy w Polsce robili wtedy, bo tam były chyba się wtedy te knajpy tak rozwijały i w sumie odzież bardzo, wtedy, nie? Odzież. Teraz już chyba trochę. Także to był taki mój start. Bardzo dużo pomagałem mojej mamie, bo ona tam w bazach danych siedziała SGGW, w tych czasach tam pracowała. I ja wypełniałem jej te bazy danych, bo to była taka żmudna robota, ona robiła jakieś tam bardziej ambitne rzeczy. Ona jest w ogóle doktorem leśnictwa, także no nie musiała wypełniać tych baz danych, bo to była dosyć prosta rzecz, więc ja to robiłem. Z Pączkiem roznosiliśmy te ulotki, to już było. Teraz to byś tylko był dodam. Asystentem doktora. To tylko dodam, że pamiętam, że słuchaliśmy Michaela Jacksona zawsze, jak chodziliśmy. Bo on wtedy zmarł. To było istotne. Nie. I on chyba wtedy umierał. Czyli albo już zmarł. Rok to był? No to już napiszemy na ekranie. Ciekawe, w którym to zmarł. Tylko Michael. Tyle mogę dodać. Później, nie umiem sobie, kiedy to było dokładnie, ale miałem takie wakacje, gdzie liczyłem ludzi wchodzących do Lasu Kabackiego. Totalnie nie wiem, o co chodziło w tej robocie, ale musiałem siedzieć przy wejściu i generalnie przy każdym wejściu do kabat był człowiek, który liczył ludzi wchodzących i wychodzących. Ja tylko zapisywałem cyferki na takim, miałem taki ten, wiecie, tabelkę, wchodzą, wychodzą, nie? I liczyliśmy coś takiego. I to było 13 zł za godzinę. Ogarniacie? W tamtych latach. To były kosmiczne pieniądze. I to było, miesiąc to robiłem, no ale dosyć właśnie fajne przez to, ile to było kasy. Trochę tabelek nam zrobiłeś, no, muszę powiedzieć. Z Roburem razem poszliśmy do ochrony, tylko że Robur ma psychę niezniszczalną, a ja jestem ciotą. Więc ja tam wytrzymałem 3 dni. Trzy? Myślałem, że jeden. Ja też bym nie wytrzymał. Nie, no miałem to szkolenie i potem jeszcze na aptece. Ciebie także dali na aptekę, tam już w ogóle taki hardcore był. Nie można było opierać się nawet, nie? Także jak ja zobaczyłem, że ja z moim krzywym kręgosłupem przez te 13 godzin, jak sobie to pododawałem wszystko, ja wtedy już tam studiowałem chyba, więc też tam nie mógłbym codziennie, albo nawet tam 3 razy w tygodniu, ale no pomyślałem, że nie będzie to dla mnie zdrowe, więc szybko zrezygnowałem, ale pamiętam, że to było 7 zł za godzinę, gdzie zobacz, w kabatach siedziałem sobie wypierdolony na ławce i miałem drugie tyle. Później po ochronie zacząłem pracować jako wykładowca na SGGW. Wykładałem kurtki na ladę. Czyli pracowałem na szatni i tam miałem 12 zł za godzinę. Myślę, to była chuja na stół. Zajebista robota, no. Bo siedziałem sobie, zajęcie się kończyły, kurtki, a tak to obejrzałem wszystkie sezony Pamiętam, Lost. Jak mówiłeś, że ty oglądasz tyle seriali teraz. Kluczyki musiałem dawać wykładowcom, tym prawdziwym, co tam uczą. A ty wtedy miałeś 12... ten prime masowy, nie? Co tak, tam waży... ja wtedy ważyłem 110. Idealna robota. Jadłem seriale, wykładałem kurtki, petarda. 12 za godzinę. Jeszcze było tak, że się wypożyczało fartuchy na zajęcia laboratoryjne, nie? Tam dla studentów, to też kasę braliśmy do kieszeni. Tak mnie nauczyli ci, co pracowali wcześniej, że jak się złoży ładnie fartuch, to można było ukraść. Pozdro SGGW. Może właśnie... zapikamy, jaka to firma była. To jak miałem 20 lat, czyli już właśnie studiowałem. No i później jak skończyła się ta, znaczy nie skończyła się ta praca, tylko zrezygnowałem z niej, bo właśnie też nie czułem, że się specjalnie rozwijam, jak owca też tak miał. No i zrobiłem kurs właśnie w 2011, czyli niedługo przed tą szatnią, no i stwierdziłem, że zacznę pracować jako trener, mimo że kasy miałem dużo mniej jako trener, bo w sensie jako instruktor, czyli na siłowni siedziałem i tam miałem 8 zł za godzinę. 23 lata tu mam wpisane. No i. Kurczę, ciężko, co? No ważne, że zaniżona mniej, stawka. Tak, w o połowę tej firmie, mniej, ale wiecie, robiłem coś, co mi się podobało. No tak. Rozwijałem się. No i to było spoko. To była fajna zmiana, to była dla mnie, mimo wszystko, nie? Mimo tej wygody na szatni.
I co tu było istotne, nie będę mówił, gdzie pracowałem, bo nie chcę tutaj cisnąć, ale miałem podwyżkę po 3 latach pracy jako trener personalny. Wyobraźcie sobie, z 8 na godzinę miałem 8,50. Pierdole. I kiedy dostałem tą podwyżkę, stwierdziłem, że skupiam się w 100% na tym, co robimy tutaj i dzięki Bogu siedzimy teraz przy tym stole, a nie za ladą, gdzie też często pracowałem po prostu na recepcji, a nie jako trener. Taka jest moja historia, co robiłem przed UK. No. Każdy coś, nie? Każdy coś tam innego porobił, to jest idealna mieszanka. Jak teraz powiedzieliśmy, to zdaję sobie sprawę, że to właśnie widać u nas na co dzień, a się tak nie myśli, że to wiesz, z biegiem lat ty powiedzmy nabrałeś tego doświadczenia, nie? Ale naprawdę to widać, kto coś robił, to teraz jest trochę w tym lepszy. Saker w trenowaniu, Robur... Nie wiem, w cierpliwości, no kurde, ile razy ty najbardziej się przygotowywałeś zawsze, nie? Największe poświęcenie potrafiłeś zrobić. A ty wiesz, w ogóle ta znajomość tej biurokracji pojebanej, bo tego nie uczą w szkołach, nie wiesz co to jest faktura to jest czasami, złe, jak masz po szkole, 19 lat. Po szkole ktoś nie bardzo wie, jak założyć firmę, jak sobie radzić w urzędach, na poczcie, gdziekolwiek. Szkoda, że tego nie ma. Aż troszkę tylko w szkole jest na pewno. To była transmisja pay-per-view. Jeśli wam się podobało, łapy w górę, sub. Napiszcie w komentarzu, gdzie wy pracowaliście. O! Wow. I na razie. Dobre.